Ale jestem wkurzony na scenę polityczną i na wszystkich polityków, którzy są w rządzie teraz. Wszyscy. Wszyscy. Co do jednego. Ty pisiory z dupy, to PO jest jeszcze gorsze. Chociaż w sumie to PiS-PO jedno zło. Fajnie, że dali 500, nie? To jest naprawdę łaska, jak się patrzy. Szkoda, że z naszych pieniędzy, ale to oczywista oczywistość, że rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Rząd ma tylko to, co zabierze ludziom w podatkach. I tylko to może rozdawać. To też nie ma co się dziwić, że ceny w sklepach tak skoczyły do góry, że to wszystko jest nie tak, jak być powinno. Nie ma co się dziwić. To musiało tak być. To musiało się tak stać z prostej przyczyny. Słuchajcie, jak było w 2015 roku? Ja pamiętam jeszcze. Może wiele z was nie pamięta, a ja jeszcze pamiętam. Boże, żeby tylko nie wygrał P.O. Żeby tylko nie wygrał P.O. Ci złodzieje, pieprzeń, żeby tylko nie wygrał P.O. Żeby tylko nie wygrał PSL. Płakam. i ludzie idą i stawiają krzyżyki przy pisie. Na co pis? O kurna, mamy samodzielną władzę, ale zajępisz się normalnie. Będziemy robić co chcemy, nie? Ty, Halinka, co byś chciała? Ty kurny jesteś? Turny jesteś? Od kiedy jestem, Halinka? Od kiedy jestem, Halinka? Beta jestem. No tak, no. I tak dalej, i tak dalej, nie? Grażyno. Chodź no tu. Podaj piwo. A jakie byś chciał? Królewskie. Mhm. Mm Królewskie. Bo teraz będziemy królami, panami tego świata. Wygrał Pis. Ma większość. Skończy się. Babci Sranie. W końcu lekarze będą dobrze zarabiać. W końcu nie będzie kolejek. W końcu nie będzie LGBT. I w końcu. W końcu. Będzie 500 plus na drugie dziecko. Ale kochanie, wiesz co? Ja ci powiem, że ja się tak zastanawiałem. Zamknij ryj! Dobrze, dobrze, już idę sernik robić. No. Tam jest twoje miejsce. No więc w końcu. A przepraszam, po co mnie wołałeś w takim razie? Kobieto, żebyś piwo przyniosła. Królewski miał być. Królewskie rządzi. Mhm. Królewskie. I co? I co to było w 2015? Niektórzy kur, tynka, wygrał ten pieprzony pis. Tak mówili piołcy. Ci spisu. Oho oh, 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 Mmm! Wygrał pis. O! Oh. I tak wyglądało po prostu to wszystko w 2015 roku. Dzisiaj mamy rok 2019, 4 lata. Co się zmieniło? Nic, poza cenami, które poszły w górę, poza nowymi obietnicami, poza tym, że mamy masę imigrantów na ulicach. I zasadniczo to. A, włazimy w dupę Amerykanom i liczymy dupę y, Izrael, Izraelowi, no, państwu położoną w Palestynie. No, to to się zmieniło, że przerzuciliśmy się z Niemców na Amerykanów i Izraelitów. I tylko tyle. Gdzie to nie są prawdziwi Żydzi, tylko hazarzy, którzy podają, podają się za Żydów. No ale to mniejsza mniejszość już, nie? I to jest właśnie to. To jest to, co się zmieniło od 2015 roku. Jest jeszcze gorzej. Rząd obiecuje jeszcze więcej. Kurna 4000 zł. Najniższa krajowa, serio? Chcecie wiedzieć, ile będzie kosztował chleb? 20 złotych. Co najmniej. 20 zł za chleba. Tyle będzie kosztował chleb. Rolnicy zobaczą kupę, żeby chociaż na polach zobaczyli. To, to Powiedzmy, że nawóz jeszcze ok. Ale niestety. Niestety nie. Niestety to będzie jeden wielki Więc, jeżeli chcecie głosować na PiS, serio, to zapomnijcie o tych 4000 w 2023. Ja wiem. Mamy dopiero 2019. Do 2023 jeszcze wiele może się zmienić. No, może, no. Może. Ale póki co. To, co widzimy na dzień dzisiejszy, to Stany Zjednoczone wrabiające Iran w atak na Arabię Saudyjską. I na całym świecie wszyscy okuśwali, ale ten Iran jest słynny, ale ten Iran to jest niedobry, nie. Trzeba lać Iran, trzeba zaatakować Iran, trzeba zniszczyć Iran. Tak mówią ludzie na świecie, nie? Tak sobie myślą. Bo tak mówi telewizja, bo tak mówią Amerykanie. Iran jest do dupy, trzeba go zniszczyć, bo co taką naszych z Arabii Saudyjskiej. Nie będzie ropy. Cena ropy skoczy ku górze. No, może być. Zależy to nie Iran. za Zaatakował. Ale narracja. Narracja w telewizji jest jedna. To był Iran. To był Iran. Tyle, że on znajomego z Iranu i powiedział: Nie, to nie był Iran. Z całym szacunkiem, ale wierzę bardziej znajomemu niż telewizji. Bo kaliber 44 nagrał kiedyś taki fajny numer. W telewizji mówią, w telewizji grają. Chcesz czy nie chcesz, to robię. ci z głowy jajo. Od, rute, od jutra z, z głowy wszyscy z jajem nalają. Od jutra z jajem popdalają. Od jutra z jajem nalają. Od jutra z jajem nalają. Od jutra. Ale bez telewizji ja nie zasnę, nawet gdy sam Kali zrobi mi laskę. Wszystko co ma ciemne strony ma też strony jasne. Włączam telewizor, żegnam się z miastem. Koło mnie kilo, fajka i kilo, więc myślę sobie, trwaj wiecznie chwilo. Wywiad z Marylą, wolę film z Deniro. Wolę film z Deniro. Tych, jest na dworze, po mieście się nie przy telewizorze ta le, tak lepiej być nie może. O Boże, znowu drosto śmiechu warte. Panie drozda, idź pan z takim żartem. Ale mam kanałów sto, latam po kanałach jak tornado. Szukam hip-hopu jak jakiś desperado. Znowu noworymy pojawiły się na łączach. Hip-hop telewizji od początku do końca. Od początku do końca. Tak mogłoby być, ale tak nie jest. Według mnie, według mnie osobiście uważam, że jednak 500 plus nie zdał egzaminu. Lepszy moim zdaniem jest 1000 minus. Mm. I to nie jest rzecz w tym, że będzie człowiek zarabiał 1000 złotych mniej. Nie, 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 nie. Tylko 1000 złotych mniej będzie zabierało mu państwo. Benzyna będzie za 3 złote. Kto by nie chciał jeździć samochodem, gdzie benzyna kosztuje 3 złote. Kto by nie chciał, powiedzcie mi. Kto by nie chciał, każdy by chciał. 6 zł za benzynę dwa razy więcej. O, no, I don't think so, sir. Ale 3 zł za benzynę, mhm. Mm to już jest coś. To już jest coś. I żadnego 500 plus, żadnego watu, żadnej akcyzy gównianej. To i tak nie powstrzymuje ludzi przed paleniem. Oni i tak palą. Choćby mieli wydawać 20 zł na paczkę fajek, nie wiem jakie są ceny teraz. Ale choćby mieli wydawać tyle, i tak będą tyle wydawać. A dlaczego? Bo mogą. A czemu mogą? Bo tak, już. 20 zł. Czujecie, że w obozach koncentracyjnych, Właśnie. czy czytam jak to woli, Auschwitz-Birkenau, człowiek oddawał ostatnią kropkę chleba. Tylko po to, żeby dostać fajkę, żeby sobie jeszcze zakurzyć, żeby sobie niczyć w płuco, tak konkretnie. Ostatni raz. Ostatni fajek w życiu. To następnego nie wiem, czy to żyje. Może będę głodny, może to prawda, ale przynajmniej zapalę papierosa. Więc widzicie, Przeliczając to na taki bardziej rzeczywisty stan, to on nie dawał ostatniej kromki chleba, on dawał swoje życie za papierosa. Więc choćby papieros kosztował pół miliona, choćby kosztował milion, to człowiek sprzeda wszystko, i kupi sobie tego pieprzonego papierosa, żeby po raz kolejny, po raz ostatni nawet zajarać. Zapalić sobie. O kurwa, ale mi tego brakowało. Kurde, Kij, nie, że to... Tak naprawdę nic nie daje, no ale okej. Okay. To jest to. To jest ten smak. To jest to, o, o czym marzyłem, o czym myślałem tyle czasu. Albo tak jak palą niektórzy. To, yy, naj, najczęściej młodzież. Kurna skitrana. Idzie. Idą. Idą już. Papierosa, kurde tak. Trzymają ledwo, nie? Skitrani, kurde. Idą. Będzie, będzie przypał, nie? Będzie przypał. Starzy znowu zobaczą. Nawet się nie zdążą zaciągnąć, bo wciągają, tylko od razu wypuszczają, nie? Za przeproszeniem chuj już, że kręci się w głowie, nie? Z niedotlenienia, bo sam cyjanek wlatuje do mózgu, ale... Dobra. Kuźwa, ale się napaliłem, Sośka, mówię ci. Tak bym cię za przeproszeniem wyruchał. Oczywiście nie używał słowa za przeproszeniem, ale tak bym cię normalnie pamięci. A oh yeah, baby. Chodź, dawaj. I zośka. Gówno z tego jest. I tak. I tak, dzisiejsza młodzież. Wiecie co? Wiecie, ja powtarzam klasę. Jestem w drugim semestrze pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, nie? Ze względu... przez chorobę. I... tak sobie myślę, co zrobiłem nie tak, nie? Wiem już, co zrobiłem nie tak, olałem sobie i to jest... to jest wina tego, co zrobiłem nie tak, no ale to jest nieistotne. Skupmy się teraz na czym innym. Ja chodziłem do klasy z ludźmi z rocznika 2001 2099 to już byli starzy, nie? 99. Szkoda, że ja byłem starszy od nich o 10 lat, ale to już tam mniejsze, mniejsze z większością, nie? Byłem starszy od nich o 10 lat, ale to trudno. Zobaczyłem natomiast co ich jara są dwie rzeczy, które ich jarają. Trzy zawsze trzy. Trzy rzeczy. Pierwsza. Seks. Bo, bo mogą. Chociaż mogli od 15 roku życia. No ale pomyśleli niektórzy. A, zaczekamy. Inni pomyśleli, o oh, nie! Yeah! W końcu, w końcu. Moja koleżanka, która mówi, że się pozbyłam tego w końcu. Jakby kurna błona dziewicza i ciążyła, serio. Nie, w końcu się pozbyłam tego ciężaru dziewictwa. W końcu mogę się ruchać. Na prawo, lewo, gdzie popadnie. O oh, yeah No, ale powiedzmy, że no, okej. Okay. Więc pierwszy seks. drugi alkohol. Wszyscy. Wszyscy chleją. Pokiego grzyba? Nie wiem. I ta konsekwencja zawsze jest to sama. Ból głowy z rana. Po co pić? Nie wiem. Ja nie piję. Już od jakiejś pięciu lat. W sześciu być może? Pięciu myślę, że pięciu. Od pięciu lat nie piję alkoholu w ogóle w ogóle i ostatnia rzecz trawka Marihuanaen. można kupić gdzieś z jakichś nieznanych źródeł ale chuj z tym za przeproszeniem kij jest trawka, jest zabawa, ale fajnie, nie, Ja, ale super, o kurde, jaka ulga. Normalnie, powiem ci, że, to podaj mi tutaj jeszcze. Trzymaj. O. Ale pas jest, nie? O, fajnie. Ja ci kocham, Spyszek, no. Zajebisty jesteś chłopak.

Kurna, ale jestem głodny w cholery, ja pierdzielę. Macie coś do żarcia i coś do picia przy okazji, bo tak mi zaschło w gardle, że to jest jakaś masakra. Po prostu sucho wiór. Daj wodę. Dzięki, stary. Y, Jacek, to nie była woda. A co to był? Woda. Aha, aha, <grystanie> yy. I to jest dzisiejsza młodzież. Seks, papierosy rzecz jasna też, ale teraz się wszyscy przerzucili na F.A. Co zarzucisz takiemu? E fajkę pali, nie? Zakopciłe so papierosa i tyle. I wszyscy faję. I wiesz... To co ja słyszałem, wiecie, no... To taka sytuacja na przykład, że... Yy, kolega mówi, ja mam... Płyn osiemnastkę, nie? Ja mam 24. czwórkę. Paliłem 24. czwórkę. Wiesz jak to kopie? Wiem, dlatego to palę. No... Co mocne dla mnie. To jest rzeczywistość młodzieży dzisiejszej. Albo patologii dzisiejszej. Bo ja nie jestem młodzieży innej niż patologię tylko. Więc trudno, haha, głosujcie na PiS, głosujcie na P.O. i dziwcie się, że się nic nie zmienia i że tylko ceny wstąpią skaczą w górę i że jeszcze więcej zabierają wam w podatkach. Zapraszam i polecam i Jacek Zagórski. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Bye! Bye! papa. Pa.